No, słuchajcie, opowiem taką historię. Zwierzęta, a pszczoły pod tym kątem. No, takie pszczoły jak tutaj oglądamy u mnie, tam te jedne, co przytargałem skądś, to katastrofa, one tutaj nas gonią, zaczynają się chodzić wszędzie. U góry, tam u rodziców Eweliny, to gonią wszystkich po podwórku. Katastrofa dzisiaj, je na pewno wywozimy. No kwestia jest taka, że one na pewno są bez matki, o to mi w sumie chodziło, ja jej takie chciałem wywieźć już, tylko właśnie ja musiałem się upewnić, czy tej matki nie ma, bo wtedy już jest łatwo, nie? No na trzech korpusach to tam się ulcze wiedzie. No. I tak, i jak u wujaszka były takie pszczoły, że one wszystkie takie były, słuchajcie, one potrafiły, no wszystkie nie, no, ale te 30%, to jak miał tam 40 rodzin, no to te 15 to takie były, wszystkie. Paskudne bardzo pszczoły, one nawet tu mnie gonią, one wszędzie gonią już, nie? Tu została, pozostała już pszczoły lotne po tej rodzince, co próbowałem tam wyłapać starą. No, to też gania. Tak, no pszczoły paskudne, żeby pod to podłożyć matkę, to i tak musimy przez to wszystko przejść, bo musimy je zmusić po prostu na siłę, żeby one ją przyjęły, czyli musimy ten raz podejść i wywalić te ratunki drugi raz, najlepiej, nie? Wtedy, żeby było czyściutko. I wtedy, jak już nie mają możliwości z czego, no to wtedy dopiero one nam jakąś tam matecznik najlepiej to nam przyjmą, nie? A ja w ogóle robię tak, że podkładam te jajka, no jeśli jest taka rodzina jak ta, to normalnie dostanie jajka i ona będzie zmuszona z tych jajek zrobić swoje matki. No faktycznie prawda jest taka, że jak na przykład podłożymy odłożki pod takie pszczoły, no to te pszczoły, jak ze trzy razy podłożymy odłożki, no to będziemy mieli tą ala włoszkę, a jak tak będziemy, że tylko raz, no to... No będzie, nie? Będzie, różnie wychodzi, różnie, no i różnie podróżnie. Czasami na tej samej ramce z różnych jajek będą różne w kolorze, no ten kolor się nie liczy, no, ale no różne wychodzą, no różne wtedy wychodzą kolory i ten, tak jest, nie? I no to u wujaszka jak były takie pszczoły, no to jak myśmy zaczęli grzebać w tych pszczołach, no to jak one się dopadły, słuchajcie, do kur na przykład, no to te kury, to wszystko się działo, wszystko za stodołą się działo, to było od razu widać, że po podwórku pędzą te pszczoły. On miał całkowicie pod domem te pszczoły, naprawdę, tam psy pochowane, od razu psy wiedziały, co się dzieje, od razu psy pochowane, tylko było słychać jęczenie po podwórku i ucieczka. Krowy, byk, to jak stał tak nawet, ja powiem wam szczerze, tak około 100 metrów od tego pasieki, tak no, no to te byki potrafiły się z łańcuchem zerwać i iść przez tą łąkę, normalnie uciekały czym dalej, one wiadomo nie uciekły, nie, tak zupełnie, ale odskakiwały od tych pszczół. Paskudne były pszczoły, paskudne. O! Poczuć było wiatr ten. Poczuliśmy teraz trochę jakby tak deszczyk. Czuć to w powietrzu. Czuć. I od razu pszczół się zrobiło trochę bardziej zmasowanie. No to tak się zachowują na przykład te pszczoły po odbiorze matki od wczoraj, tak? No tu nie ma żadnej tragedii, ja mogę przy nich grzebać i wszystko, one może trochę, niektóre będą trochę, no trochę tak, będą bardziej, tak, takie płochliwe, będą takie zdrażnione, ale nie będzie takie coś jak tam, że jest masowany atak na wszystko, co się jest wkoło i no, no to wtedy ciężko się pracuje z takimi pszczołami. Wszystkie zwierzęta, wszyscy ludzie wkoło wtedy narzekają, że te pszczoły są złe i niedobre. Dlatego no warto, ja jestem taki, że jeśli mają tu ludzie do mnie przyjeżdżać i tak dalej, w ogóle ja bym chciał i tutaj ludzie prosperują też wkoło, no to żeby te pszczoły no nie dawały takich znaków po sobie, że one są tylko złe i niedobre, bo to mamy jedną, dwie rodziny na całe pasiekie takie paskudztwo i to wtedy robi zamęt, nie? I ludzie się wtedy boją tych pszczół, a to wcale nie chodzi o to, żeby ludzie się bali tych pszczół, nie? Nawet z tych paskudnych pszczół jesteśmy w stanie sobie właśnie wybrać pszczoły, matki porobić sukcesywnie, to tam przerabiać sobie, żeby one były takie, że nawet do rąk nie skaczą specjalnie, to się da tak zrobić. Po drodze trzeba uważać, żeby oczywiście nie złomnieć tych pszczół i tak dalej, ale tak, no. No można sobie poprzerabiać te pszczoły, że one nie są takie agresywne. Tu wszystko, no to są matki... To są, aha, jedna jest, co jest jeszcze kupna stara matka, prawdopodobnie to jest Hinderhofer, mi się wydaje, chyba w tym kolorowym ulu właśnie jest. No to one nie są takie, nie? I córki i tak dalej, i drugie córki, te włoski, to ja podejrzewam, że to już jest F16 i nadal rudę trutnie mam. I fajnie jest, nie? Chociaż ten żółty kolor mają, ale zawsze je wybiorę pod tym kątem, że no nie skaczą do tych rąk, nie robią bajzlu zaraz koło, że się w miarę tego plastra też trzymają, zaraz nie robią glutów, nie spadają, no to tak właśnie jak ja je podzielę na przykład na 6-7 rodzinek, 4, zależy, nie? Jak tam sobie przygotuję, zobaczycie wszystko,
no to później jak one się unasienią i wychodzi już pszczoła i lata pszczoła po tej pszczole, no to po tej matce, to my już jesteśmy w stanie stwierdzić mniej więcej, jakie one są. Jeśli będą agresywne, no to możemy już sobie stwierdzić, że one będą się zachowywać po odebraniu matki jeszcze gorzej i to dwa razy gorzej, trzy razy gorzej, albo w ogóle, że nie da się wokół tego funkcjonować, nie? No. No i tak, no to mogą wyjść nam takie pszczoły w tej paskudne, dlatego przez to, że my dzielimy na dużą ilość tych rodzinek, tyle ile mamy tych ulików, możemy zrobić z byle czego, byle ramki w to wchodziły, no to tyle ile nam się unasieni i to jest znośne, no to wtedy dopiero jak już układamy w połowie, przed połową sierpnia, początek sierpnia, jak to układamy właśnie, że ma to nam iść później do zimy, to my właśnie tak robimy w ten sposób, że te złe pszczoły już sobie likwidujemy i wtedy to się łączymy, no i te pszczoły pozbieramy do kupy i mamy te lepsze pszczoły, nie? No, dlatego no tak, to fajnie właśnie sobie dzielić te rodzinki, wtedy ta waroza się podzieli i wtedy właśnie dzieje się coś takiego, że możemy sobie właśnie wyselekcjonować te pszczoły i właśnie dlatego robienie w bardzo proste metody, ale skrupulatne, to, że robimy sobie samemu matki, no to właśnie możemy sobie bawić się i właśnie ja robię te uliki, że to jest weselne, że to normalnie jest na ramce wielkopolskiej, tam 2-3-4 ramki, wtedy ta rodzinka jest od razu taka, że szybko mam tą pszczołę i po tej matce i ja wiem, co z tym się dzieje, w razie czego nie pasuje, to ubijam, łączę, nie? No, tak. I ja tak właśnie tak sobie robię pszczoły. I jeśli takie paskudztwo mi się zdarza, jak tutaj widzimy, to po prostu wywozimy to, wymieniamy tą matkę i dopiero one wrócą, jak... Podzielimy na weselniaki wtedy, tak. To wtedy wrócą tutaj weselniaki, bo tak będzie pasowało. No i to by było to wszystko. Aha, no tak, ja wiem, że to są męczące pszczoły, trudno w tym będzie, ale tak jak no, ta historia, że każdy i tak będzie przez to przechodził, tak, no to właśnie robi to, że no... Tutaj to rozdzielimy trochę w tym dłuższym czasie, one tam matkę ubiłem, ale to i tak jest tyle pszczoły, tyle tego czerwia, że one mi nanoszą tego miodu z półtorej korpusa, na pewno będę miał z nich, korpus to na pewno będzie zalany na 100%, więc no zanim kombinujemy z wymienianami matek i tam inne duperele, no to poczekajmy, one zrobią ten miód nam do końca i wtedy dopiero zrobimy to, że właśnie zajmiemy sobie dalej te matki, one się już trochę złagodniają. No, nawet już po dodaniu tej ramki, jak one sobie już porobią już te matyczniki, to już złagodniają do tej takiej postaci, no, że jest trochę lepiej, nie, z nimi już ma, no. No dobra, no to by było wszystko no, tak naprawdę i życzę mi jej pracy i dokonań różnych pszczelarskich.